Dowiedziałem się, że w następnym sezonie Zuza jeszcze bardziej będzie starać się o względy Adriana, więc jeśli tak to ma wyglądać jak w poprzednim sezonie, to może odejść, bo nudę to zaczyna się robić. Ile można ciągnąć jeden i ten sam wątek? Postać Dominiki lubię z jednego powodu, jest nieobliczalna i nie wiadomo co zrobi, ale niestety rolę ma kiepską, bo przez lanie piwa w pubie na pewno jej nie poznamy. Dlatego gdyby odeszła, to mi nie będzie jej aż tak brakować. Jej postać jest męcząca, nie lubię jej, dlatego chciałbym, żeby odeszła. On może rzeczywiście odejść z serialu, bo z tego co dowiedziałem się, to pracuje przy serialu Zakochani po uszy. O nim będzie osobny odcinek, ponieważ wiem dlaczego pojawił się w serialu, ale jak dla mnie to mógł w ogóle nie pojawiać się w 19+. Moim zdaniem nie pasuje do tego serialu. Ona i tak skoczy, więc dodałem ją po to, żeby ludzie nie pomyśleli, że czasami ją lubię czy coś. Ze starego dobrego prezesa nie ma nic i wątpię, żeby to się zmieniło. Jego wątki są nudne i żenujące. Prosty przykład, płacenie rachunku. Ja wiedziałem, że trzeba płacić, a miałem zaledwie 5 lat, a chłopak 20-letni czy ile oni mają w serialu, nic nie wie na ten temat. Mało go było w poprzednim sezonie i dobrze, bo jak był z Melą, to jeszcze szło go lubić, ale od momentu, gdy pojawiła się jego matka, to bardzo stracił w moich oczach. W poprzednim sezonie była w jednym odcinku, więc nie będę płakać. Za postacią Kai nie będę tęsknić, ponieważ gra dziewczynę, która zamiast mózgu ma orzeszek w głowie. Jej postać bardzo mnie drażni i gdyby miała odejść, to na pewno nie będę płakać. Za którym z bohaterów najbardziej byście tęsknili, a za którym najmniej?